Zapraszam, byśmy jeszcze się skupili troszkę czasu nad Bożym Słowem zapisanym w Ewangelii Mateusza, rozdział 5, bo jak pamiętacie, studiujemy sobie kazanie na górze Pana Jezusa i dzisiaj rozdział 5 kontynuujemy. I dzisiaj właśnie to, co wspomniałem, o przysięganiu. Tam jest taki fragment zapisany w wersetach od 33 do 37 i zaraz go sobie przeczytamy. No i właśnie, zastanowimy się, bo gdyby tak go wziąć, jak jest napisany, bez zastanowienia głębszego, to można wysnuć interpretację, że my jako chrześcijanie nie powinniśmy składać żadnych przysiąg, żadnych ślubowań. I oczywiście taki wniosek można przyjąć i przy nim zostać. Natomiast, no, zobaczymy, czy rzeczywiście jest to najlepszym wnioskiem. Czytamy takie słowo, 5 rozdział Ewangelii Łukasza od 33. Ja będę czytał z tłumaczenia Nowego Przymierza. Wiecie, że przodkom powiedziano, masz nie łamać swych przysiąg, lecz dotrzymać ich wobec Pana. Ja wam natomiast mówię, wcale nie przysięgajcie. Ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest jego podnóżkiem, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla. Nie przysięgaj też na swoją głowę, gdyż nie możesz ani jednego włosa uczynić białym lub czarnym. Niech raczej wasze tak znaczy tak, a wasze nie, nie. Bo to, co ponadto, pochodzi od złego. I tu jest w zależności od tłumaczeń złego albo z małej litery, albo z dużej, czyli albo od szatana, albo od złego, generalnie rzecz biorąc, ale wychodzi na to samo. Jest to złe, jest to niechrześcijańskie, jest to nie podoba się Bogu, kiedy nasze tak jest jednocześnie nie, a nie tak, mamy być tak, tak, nie, nie. I zaraz też sobie o tym powiemy. No właśnie, i czytając ten fragment, albo podobne słowa zapisane w liście Jakuba 5:12, gdzie Jakub przytacza też to nauczanie i tam czytamy, że przede wszystkim, drodzy bracia, przestańcie przysięgać na niebo i ziemię, nie składajcie też innych przysiąg. Niech wasze tak znaczy tak, a wasze nie, nie, abyście nie popadli pod sąd. I czytając te słowa, no właśnie, tak jak one naturalnie brzmią, no to wniosek można wyciągnąć. Nie przysięgajcie. Nie przysięgajcie. Czyli nie wiem, ilu z nas stawało w takich okolicznościach, że musiało składać jakąś przysięgę, jakieś ślubowanie. Nie wiem, na przykład w sądzie przed składaniem jakichś oficjalnych zeznań składa się taką przysięgę, ślubowanie. Albo ci z nas, którzy jako ludzie wierzący zdecydowali się pójść do wojska, no tam też jest przysięga. Albo lekarze wierzący składają tak zwaną przysięgę Hipokratesa. Mogą ją złożyć, czy nie mogą jej złożyć? Z tego, co wiem, jeśli się jej nie złoży, to chyba nie można wykonywać zawodu. Nie wiem, nie wnikałem. Co z przypadkami, kiedy wierzące dziecko musi składać jakieś ślubowanie, nie wiem, pierwszoklasisty, czy kogokolwiek? Albo czy rodzic może wierzący powinien wysłać to dziecko na to ślubowanie? Przecież Jezus mówi, no nie przysięgajcie, czyli nie ślubujcie inaczej, nie składajcie żadnych uroczystych obietnic, powołując się na cokolwiek, kogokolwiek, a w kontekście Żydów to było powoływanie się najczęściej na Boga. No i stoimy przed dylematem, przysięgać czy nie. Chrześcijanie, którzy za czasów dawnego ustroju byli wcielani czasami na siłę do wojska, no właśnie, niektórzy przysięgali, niektórzy mówili nie, nie będę przysięgał, bo mi słowo uczy, że nie, i ponosili tego konsekwencje. Jak to jest? No właśnie, bo kiedy wezwą nas do sądu, na świadka, w jakiejś sprawie, ślubować, przysięgać, że będę mówił prawdę, całą prawdę i tylko prawdę, czy nie? Ważne słowa, mówię, na co dzień może nas to nie dotyka, ale to jest Boże Słowo, musimy je rozumieć, musimy wiedzieć, czego od nas Bóg oczekuje. I to, ten fragment, który Pan Jezus cytuje właśnie, dobrze, żeśmy od niego zaczęli, cytuje albo parafrazuje, czyli kiedy mówi, że słyszano
powiedziano, słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz przysięgał, lecz dotrzymasz, masz nie łamać swych przysiąg, lecz dotrzymać ich wobec Pana. To jest odniesienie do 3 Mojżeszowej 19:12 i tam mamy takie słowa. Nie będziecie też przysięgali na moje imię fałszywie. Nie będziesz w ten sposób znieważał imienia swojego Boga. Ja jestem Pan. I teraz zobaczmy, tak wczytując się w te słowa, tak się głębiej zastanawiając, prawo mojżeszowe nie zabraniało przysiąg. Mało tego, prawo mojżeszowe nie zabraniało w składaniu przysięgi powoływać się na imię Boga, czyli wzywać go na świadka. Mało tego, gdybyśmy poczytali księgi prorockie niektóre, to byśmy zobaczyli, że tam niektórzy prorocy, Jeremiasz, Ezechiel, nawet chwalą ludzi, którzy przysięgają i powołują się na Pana. Zakon, ten cytat choćby, co czytaliśmy, zobaczmy, co tu jest naprawdę napisane. Nie będziesz też przysięgał, nie będziecie też przysięgali na moje imię fałszywie. Tak naprawdę Boże Słowo, przynajmniej Stary Testament, a zaraz i zobaczymy, że i Nowy, wbrew pozorom, nie nakazuje stanowczego, definitywnego, totalnego składania przysiąg czy ślubowań. Zakazuje natomiast fałszywego przysięgania. Czyli przysięgania z zamiarem, że przysięgam, ale i tak nie dotrzymam. Albo może szczerze przysięgam, ale później łamię, nie dotrzymuję. I przed tym ostrzegali prorocy i przed tym ostrzegało prawo mojżeszowe, jeśli składasz przysięgę, bo o ile wiem, takiego nakazu nie było, że trzeba przysięgać Bogu, coś tam ślubować i uroczyście przysięgać. Nie. W Nowym Testamencie na pewno takiego przykazania nie znajdziemy, że powinniśmy coś Bogu ślubować. Ja odradzam szczerze, ja w pewnym okresie swego życia różne tam obietnice Bogu składałem. To się kończyło wcześniej czy później złamaniem tych obietnic, aż Bóg mi wytłumaczył, słuchaj, ty mi lepiej nie gwarantuj nic, ty proś mnie o siłę, tak? Zostaw to wszystko mnie, nic mi nie obiecuj, bo jesteś tylko prochem, lepiej nie obiecuj. Lepiej zdaj się na mnie. Ty wyraź chęć, że czegoś chcesz. I zostaw to wszystko mi. Nie przysięgaj, nie obiecuj. No od tej pory nic nie obiecywałem Bogu, że się zmieni, że coś tam. Tylko zacząłem się mądrzyć, Boże, zmieni mnie. Bo z moich obietnic nic nie wynika. Ale właśnie, szczególnie Stary Testament, tam jest tak jakby z góry założone, że ludzie będą przysięgać, będą powoływać Boga na świadka, składając te obietnice. I Bóg tak jakby to reguluje. Mówi, skoro już będziecie to robić, bo ja tam wam tego nie nakazuję, ale jak już będziecie to robić, to nie jest grzech, tylko jak powołujesz się na moje imię, to dotrzymaj tego. Nie składaj fałszywych obietnic, nie składaj fałszywych przysiąg. Czyli prawo na pewno tego, prawo nie zabraniało składania przysiąg, prawo zabraniało składania fałszywych przysiąg. Natomiast, no właśnie, Mateusza, to co czytaliśmy, część kazania na górze, Jezus mówi, a ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie. I gdybyśmy to sobie tak wyrwali właśnie, to zdanie, i z kontekstu Ewangelii Mateusza, i w ogóle z kontekstu kultury tamtych czasów, zwyczajów tamtych czasów, no to moglibyśmy z takim twierdzeniem wyjść. Tak, chrześcijanin w ogóle nie powinien przysięgać. No przecież tu jest napisane, wcale nie przysięgajcie. Ale po pierwsze, mamy wolność przekonań. Jeśli ktoś tak uważa, że jako wierzący człowiek nie powinien składać żadnych przysiąg i ślubowań, proszę bardzo, niech zostanie przy swoim zdaniu. Niech nie składa żadnych przysiąg, żadnych ślubowań. Prawda? Nie ma sprawy, jeśli takie przekonanie masz w swoim sercu. Natomiast wydaje mi się, że czytając to w kontekście, Pan Jezus mówi dalej. Wcale nie przysięgajcie, ale dalej mówi. Ani na niebo, ani na ziemię, ani na Jerozolimę. Czemu akurat na te rzeczy się powołują? No właśnie, to jest ciekawe. Bo w tamtych czasach
Żydzi, a szczególnie faryzeusze, no bo jakby, któż by inny, wymyślili cały system, cały taki ciekawy system składania ślubowań, przysiąg, który tak naprawdę dawał furtki, że jeśli pewną przysięgę złożę, to nie muszę jej dotrzymywać. Zależy na co przysięgam. Zależy na co przysięgam. Jeśli na pewne rzeczy złożę przysięgę, powołując się na pewne rzeczy, nie muszę jej dotrzymać. Ale jeśli na inne się powołam, a to już inna sprawa, to już muszę dotrzymać. I to, co czytaliśmy przed modlitwą, 23 rozdział Ewangelii Mateusza, Pan Jezus właśnie do tego systemu się odnosi. On mówi o obłudnicy. Wy mówicie, że jak ktoś składa przysięgę na ołtarz w świątyni, czyli przysięga na ołtarz w świątyni, że coś tam, to już nie musi dotrzymywać. To nie musi dotrzymać tej przysięgi. Ale jak ktoś przysięga na dar, który złożył na ołtarzu, a to już powinien dotrzymać. Widzimy to? I oni stworzyli sobie taki cały system. Pan Jezus oczywiście obnaża głupotę tego systemu, nawet brak logiki, no bo mówi, ej, a co jest większe? Ołtarz, który przecież nakazał Bóg zbudować, na którym składa się ofiary, czy dar, który kładziesz na tym ołtarzu? No proste, że ołtarz. A wy mówicie odwrotnie, nie, jak na ołtarz składasz przysięgę, możesz jej nie dotrzymać, ale jak na to, co kładziesz na ołtarzu, przysięgasz, to musisz dotrzymać. Ludzie, nawet już zdrowy rozsądek temu przeczy. I mało tego, nawet niektórzy rabini, to mnie rozbawiło, jak to przeczytałem w komentarzu pewnym, wymyślili coś takiego, że przysięganie na imię Boga nawet nie było wiążące. Nie, inaczej, sorry, na imię Boga było wiążące, ale na niebo albo na ziemię to już nie. Zresztą Jezus też o tym mówi. Albo przysięganie stojąc twarzą do Jerozolimy było wiążące, czyli jak przysięgałeś stojąc twarzą do Jerozolimy, to lepiej dotrzymaj, natomiast jak przysięgałeś na Jerozolimę, to już mogłeś złamać, mogłeś nie dotrzymać. I teraz zobacz, jeśli ktoś zna ten system, to mógł bardzo łatwo manipulować ludźmi. Mógł coś komuś obiecać, słuchaj, ja przysięgam na dar na świątyni, że zrobię dla ciebie to i to. Ale on już wiedział w swojej głowie, że w powszechnej opinii tej przysięgi nie musi dotrzymać. No bo on przysięgał na dar na ołtarzu, a nie na ołtarz. Jakby przysiągł na ołtarz, no to miałby problem. To musiałby dotrzymać. Wyobraźcie sobie, jaki to miało w ogóle wpływ na relacje międzyludzkie, jak manipulacyjny, perfidny system to był. Bóg takiego systemu nigdy nie miał na myśli. Bóg mówił prostą rzecz w prawie mojżeszowym. Jak już przysięgasz nam, na moje imię, to dotrzymaj. A jeśli masz zamiar złamać, to w ogóle nie przysięgaj. A jeśli złamałeś, to zgrzeszyłeś, składaj ofiary i tak dalej. Natomiast Żydzi z tej prostej zasady stworzyli, nie chcę ich obrażać, no ale jak to Żydzi, sprytny system, który pozwala tym manipulować. Trzeba było tylko uważać po prostu, na co mam się powołać, przysięgając. I od tego będzie zależeć, czy mogę dotrzymać, czy mogę sobie złamać. Zaprzeczenie w ogóle Ducha Bożego, Ducha Biblii. Prawda? Kłamanie z rozmysłem. Kwestia tylko doboru odpowiednich słów. I słuchajcie, Pan Jezus temu się sprzeciwia. Tak jakby Pan Jezus mówi, słuchajcie, jak u was tak ma wyglądać sprawa składania przysiąg i ślubowań, to weźcie wy w ogóle, przestańcie używać tego słowa przysięgam. I tak jak w innych w poprzednich tych fragmentach, które czytaliśmy, Jezus sięga głębiej niż tylko litera przykazania, sięga do motywów serca, prawda? Przodkom mówiono, nie zabijaj, a ja wam mówię, kto się w sercu gniewa na swego brata, już go zabił. Tutaj podobnie.
W składaniu obietnic chodzi o coś więcej niż powiedzenie odpowiednich słów. W składaniu obietnic chodzi o postawę serca. Mało tego, głębiej, Jezus mówiąc, że niech wasze tak będzie tak, a nie, nie, kładzie nacisk na postawę człowieka, na charakter. Jezus mówi, przestańcie się bawić w te jakieś głupie systemy. Zamiast tego bądźcie ludźmi uczciwymi, prawdomównymi, solidnymi, że jak ten człowiek mówi tak, to on to zrobi, jak mówi nie, to tego nie zrobi. I nie trzeba się domyślać, co on miał na myśli, mówiąc tak, a co on miał na myśli, mówiąc nie. Po prostu u niego tak to jest tak, a nie to jest nie. Nie ma fałszu w tym człowieku. I to jest ten ideał, którego Jezus tutaj nas po prostu naucza, który stawia przed nami. Jak widzimy, Biblia nie zabraniała przysiąg. Biblia zabrania fałszywych, perfidnych, podstępnych, manipulacyjnych obietnic. Tego nie powinniśmy robić. Po drugie, z tego, co mówimy, wynika, że Biblia zabrania, Biblia też uczy, że na cokolwiek się powołasz, czy na niebo, czy na ziemię, czy na swoją głowę, czy tak jak czasem Polacy mówią, na swoją matkę przysięgam, na życie swojej matki. Na cokolwiek się powołasz, to i tak ma związek z Bogiem, bo Bóg wszystko stworzył. I nie kombinuj, że jak powołasz się na coś mniejszego niż Bóg, to nie musisz dotrzymać. Dopiero jak na Boga się powołasz, przysięgam Panu Bogu, tak? Słyszymy czasem, ludzie tak mówią. Przysięgam Bogu. A to już wtedy wypada dotrzymać. Nie. Na cokolwiek przysięgamy, musimy mieć świadomość. To ma związek z Bogiem. I nieważne, jeśli przysiągłem, jeśli złożyłem przysięgę czy ślubowanie, to powinienem tego dotrzymać. Tym bardziej jako chrześcijanin, bo moje tak ma być tak, a moje nie ma być nie. I teraz zobaczcie, to co mówię, oczywiście nie musicie się z tym zgodzić. Możecie wziąć literalnie, nie składajcie w ogóle przysiąg, okej, nie składajcie. Natomiast Pan Jezus mówił do konkretnych ludzi, w konkretnych okolicznościach, którzy z przysięgi uczynili ten system, o którym mówiłem. I dlatego ja twierdzę i rozumiem, Biblia wcale nie zabrania absolutnie, nigdy nie składaj przysiąg, nigdy niech z twoich ust nie wyjdzie słowo przysięgam czy ślubuję. Nie, nie, nie. Jezus tu mówi, nie przysięgajcie fałszywie, nie przysięgajcie lekkomyślnie. Lepiej nie powołujcie się na Boga, a jeśli już się powołujecie, to tym bardziej dotrzymajcie. I kolejna rzecz, no właśnie. Chodzi o postawę. Przede wszystkim żyjcie tak, bądźcie takimi ludźmi, o których można powiedzieć, to jest człowiek godny zaufania. Jak on coś mówi, to jest tak, jak mówi. Niech nie będzie fałszu, niech nie będzie obłudy, niech nie będzie chęci manipulowania drugim człowiekiem. Prawdomówność, szczerość. To, do czego wzywa Nowy Testament, charakter Jezusa, prawda? I zobaczmy, jeśli taki charakter mamy, jeśli do tego dążymy, jeśli staramy się być ludźmi uczciwymi, prostolinijnymi, to co mi za problem powiedzieć w sądzie, przysięgam mówić prawdę? Ja i tak miałem zamiar mówić prawdę. To co za różnica powiedzieć przysięgam? Ja i tak miałem zamiar mówić prawdę. Tak? Albo jak mam zamiar powiedzieć czemuś, o czymś nie chcieć mówić, to po co mówić przysięgę? Mogę powiedzieć, nie chcę o tym mówić. Rozumiemy, Jezusowi chodzi o coś głębiej, o naszą postawę. Szczerość, prawdomówność, prostolinijność. Krótko mówiąc, bądź takim człowiekiem, który nie musi składać przysiąg. Nie musi tutaj odwoływać się do słów przysięgam, przysięgam, bo najczęściej ktoś się odwołuje do takich słów. Prawda? Ten, kto ma problemy z mówieniem prawdy. Albo ten, komu ludzie za bardzo nie wierzą. To on musi się powoływać na słowa, ale słuchaj, ja przysięgam, że to jest prawda. Ten, kto jest prawdomówny, kto jest szczery, on nie musi do takich metod się uciekać, bo ludzie wiedzą. Jeśli on to mówi, to tak jest. Jeśli mówi tak, to jest tak. Jeśli mówi nie, to jest nie. To jest ten ideał Jezusa.
Jeśli takim człowiekiem jesteś, jak najbardziej możesz złożyć jakoś ślubowanie, przysięgę zgodne ze swoim sumieniem, bo ty i tak jesteś człowiekiem, który stoi za swoim słowem. Jeśli prawo wymaga od ciebie, że nie wiem, w sądzie na przykład musisz złożyć ślubowanie, że będziesz mówił prawdę, to na moje zrozumienie chrześcijanin jak najbardziej może to zrobić. Jaki problem? Biblia nie zabrania składania przysiąg. Biblia zabrania składania fałszywych, lekkomyślnych przysiąg i przysiąg, które od początku w sercu miałeś nastawienie, że nie dotrzymasz. Tak jak Żydzi się nauczyli, manipulując odpowiednimi frazami. Powołaj się na to, to nie musisz dotrzymać. Powołaj się na to, a to już musisz. Super. Jaki to ma związek z szczerością, z jawnością, z budowaniem zaufania? Żadnego. Żadnego. Raczej trzeba się pilnować. I poznać system. O, żeby umieć się w tym obrócić. Porażka. Także niech wasze tak będzie tak, niech wasze nie będzie nie. I co ciekawe, słuchajcie, sam Pan Jezus, można powiedzieć, zeznawał pod przysięgą. Na swoim procesie, kiedy stanął przed Radą Najwyższą, przed Sanhedrynem, pamiętamy, tam są takie słowa, to jest też Ewangelia Mateusza, rozdział 26, od 62 wersetu. I tam mamy zapisane, wtedy powstał arcykapłan i zwrócił się do Jezusa. Nic nie odpowiadasz na to, co zeznają przeciwko tobie. Ale Jezus milczał, arcykapłan więc przemówił. Zaprzysięgam cię na Boga żywego, abyś nam powiedział, czy ty jesteś Chrystusem, Synem Boga. I oczywiście Jezus nie mówi, tak, ślubuję, jestem, przysięgam. Ale w tym momencie został zaprzysiężony. I Jezus nie mówi, hej, ja tu nie będę pod przysięgą nic mówił. Ja odmawiam zeznań. Nie. Jezus mówi, ty to powiedziałeś, ponadto mówię wam, odtąd będziecie oglądać Syna Człowieczego siedzącego po prawej stronie Wszechmocnego Boga i przychodzącego na obłokach nieba. Jezus zeznaje pod przysięgą, bo stanął w sądzie żydowskim. To było oficjalne, aczkolwiek zupełnie nielegalne przesłuchanie. I kapłan mówi, zaprzysięgam cię, czyli przysięgnij, że teraz powiesz prawdę. I Jezus pod przysięgą zeznaje. I mówi, tak, jestem, daję do zrozumienia, odpowiadam. Jezus nie mówi, odmawiam zeznań, bo mnie zaprzysiężyłaś. A mi nie wolno przysięgać. Prawda? Nie. Jezus odpowiada. Inny przykład, apostoł Paweł. Dzieje apostolskie, 18 rozdział, 18 werset. I tu mamy przykład, kiedy Paweł składa ślubowanie zgodną z prawem mojżeszowym. Zgodne z prawem mojżeszowym, tak zwany ślub nazireatu, czyli takiego wyjątkowego poświęcenia się, oddania się Bogu. Czytamy, Paweł przebywając więc w Koryncie, przebywał w Koryncie jeszcze przez wiele dni, w końcu pożegnał się z braćmi i odpłynął do Syrii, a z nim Pryska i Akwila, a po tym jak ze względu na złożony ślub ostrzygł w kenrach włosy. I to był ślub właśnie nazireatu, czyli oddania się, takiego szczególnego poświęcenia się Bogu. Proszę bardzo, Paweł składa Bogu ślubowanie, że będzie mu w sposób oddany, wyjątkowy, służył. Gdyby nie wolno było przysięgać, Paweł by tego nie zrobił. Gdyby Jezusowi chodziło, że nie wolno absolutnie nigdy żadnych przysiąg nikomu składać, Paweł by tego nie zrobił. Więc stąd możemy, to tylko podpiera tą argumentację, że Bóg nie zabrania składania przysiąg. Bóg zabrania składania fałszywych, lekkomyślnych, obłudnych ślubowań, których w dodatku nie zamierzasz dotrzymać. Tego zabrania Bóg. Zamiast tego tak, tak, nie, nie. I słuchajcie, na koniec też trochę chcę jeszcze wbić kij w mrowisko. No bo tak, mamy być prawdomówni. Mamy mówić prawdę. Nasze tak, tak. Nie, nie. Czyli zero kłamstwa, absolutnie chrześcijanin prawdziwy nigdy nie kłamie, zawsze mówi całą prawdę, pełną prawdę, tylko prawdę i nie ma mowy o żadnym kłamstwie. Prawda? Tak uważamy. I dobrze. Ale słuchajcie, idąc głębiej,
mamy w Biblii, szczególnie w Starym Testamencie, dużo przykładów, kiedy ludzie kłamią, kiedy ludzie nie mówią prawdy. Boży ludzie. To ciekawe. Mało tego, nawet są nazywani bohaterami wiary. To jest zastanawiające, bo my czasem ulegamy takim chrześcijańskim, utartym schematom myślenia, nie zastanowiwszy się w głębi, czy rzeczywiście Biblia tak naucza. Zawsze mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. Przykład pierwszy. Hebrajskie położne w Egipcie. Pamiętamy? Faraon kazał hebrajskim położnym zabijać nowonarodzone dzieci, szczególnie chyba chłopców. Hebrajskie położne tego odmawiały, nie wykonały tego rozkazu, nie zabijały tych chłopców. Faraon je wezwał i one okłamały go. One zaczęły mówić, no bo wiesz, one jakoś szybciej rodzą te Hebrajki i my nie zdążymy dojść do porodu, one już urodziły i gdzieś chowają te dzieci. Czyste kłamstwo. I gdybyśmy otworzyli ten fragment, druga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, tam jest dalej napisane, Bóg im za to błogosławił. Wow, oszustką. Skłamały perfidnie. Tutaj władza wydaje polecenie, przecież wierzący ma słuchać władzy, a one nie wykonywały tego polecenia i jeszcze oszukały Faraona, że wykonywały, znaczy, że nie miały okazji wykonać, bo one tak szybko rodzą, że one biedne nie mogą nadążyć. No, no perfidne oszustwo. Później Księga Jozuego, drugi rozdział, nierządnica Rahab ukrywa żydowskich zwiadowców. Pamiętam, przychodzą żołnierze, jej rodacy i mówią, widziałaś ich? Bo słyszeliśmy, że u ciebie się ukryli. Tak byli, ale przed chwilą gdzieś wyszli już za bramę, jak się pośpieszycie, to jeszcze ich dogonicie. A oni leżeli na dachu ukryci u niego. Kłamstwo. Kłamstwo? Kłamstwo. W żywe oczy. I później Rahab jest zwana w 11 rozdziale Hebrajczyków bohaterką wiary. Jej kłamstwo było wyrazem wiary w Boga Izraela. To ciekawe. Jej postawa wobec tych zwiadowców. Wow. To wolno kłamać czy nie wolno? Pierwsza Samuelowa, 19 rozdział. Michal, żona Dawida, córka Saula. Pamiętamy, Saul i Dawid się bardzo nie lubili. Saul po raz tam kolejny postanowił złapać Dawida, zabić go. No a jego żoneczka kukłę jakąś tam położyła do łóżka, przykryła, że niby to król Dawid. No i ojciec przysyła do niej sługi, mówi, gdzie ten twój mąż? Szukam go. Leży chory, wiesz ojcze, leży chory. Ja parafrazuję oczywiście, leży chory w łóżku. No jak tylko wyzdrowieje, to ja powiem, żeby przyszedł. A Dawid już był kilka dobrych kilometrów w innym miejscu. I w końcu przychodzą żołnierze i rozgrzebują to łóżko i okazuje się to kukła. Prawda? No i co? Okłamała ojca. Na temat Dawida. Później mamy Jonatana, przyjaciela Dawida, z kolei syna Saula, który też, gdyśmy przeczytali pierwszą Samuelową, 20 rozdział, cały ten rozdział, Jonatan tam kłamie ojcu na temat losów Dawida. Mówi, że nie wie, gdzie jest Dawid, podczas gdy wiedział, gdzie jest Dawid. Kłamstwo. Zobaczcie, kolejne kłamstwo w Biblii. Ale najlepsze, słuchajcie, i to bym chciał, żebyśmy przeczytali, bo tu jest wmieszany sam Pan Bóg w to kłamstwo. To jest pierwsza księga Samuela też, 16 rozdział. Pierwsza księga Samuela, rozdział 16. Zaraz mi się otworzy. Pierwsza Samuelowa, 16 rozdział. I tutaj mamy taką historię, związaną z prorokiem Samuelem, który dostaje rozkaz, żeby namaścić na króla właśnie młodego Dawida, który nic jeszcze nie wie, Saul jest królem.
No i tak, 16 rozdział od pierwszego wersetu. Potem Pan powiedział do Samuela: jak długo będziesz bolał nad Saulem, że ja odrzuciłem go jako króla Izraela? Napełnij swój róg olejem i idź, posyłam cię do Jessaja, Betlejemczyka, gdyż wśród jego synów upatrzyłem sobie przyszłego króla. Samuel powiedział: ale jak mam tam pójść? Saul mnie zabije, jeśli o tym usłyszę. Panie, ja się boję o własne życie. Mam tam pójść, powiedzieć: o, cześć, przyszedłem namaścić twojego syna. Jak Saul się dowie, a Pan do niego: weź z sobą jałówkę i powiedz, że przyszedłeś, aby złożyć Panu ofiarę. Zaproś przy tym Jessaja na ucztę ofiarną, a ja cię powiadomię, co masz czynić dalej. Namaścisz mi też na króla tego, którego ci wskażę. Samuel uczynił to, o czym powiedział mu Pan. Gdy przyszedł do Betlejem, starsi miasta z drżeniem wyszli mu na spotkanie i zapytali: czy twoje przyjście oznacza pokój? Pokój, odpowiedział, przyszedłem złożyć ofiarę Panu. Poświęćcie się i dołączcie do mnie przy ofierze. Poświęcił też Jessaja wraz z jego synami i zaprosił ich wszystkich na ucztę ofiarną. I w trakcie uczty dzieje się dalej akcja, aż dochodzi do tego, że przywołują Dawida i Samuel go namaszcza na króla. Widzicie? Panie, boję się, bo on mnie zabije. Dobra, to zróbmy tak. Niby, że idziesz złożyć ofiarę, nie? A przy okazji namaścisz Dawida. Ofiara to tylko taki pis, taki pretekst. Oczywiście ją złożysz, ale wiemy obaj, że chodzi o namaszczenie Dawida na króla. Ofiara to tylko przykrywka. Sam Bóg wpadł na taki pomysł. Zobaczcie. Ten, który mówi prawda, prawda i tylko prawda, jest Bogiem prawdy, jest prawdą. Widać, to się jakoś nie kłóciło z byciem Bogiem prawdy. I specjalnie to mówię, słuchajcie, żebyście przemyśleli to sobie. Broń Boże, nie mówię, że to znaczy, że chrześcijanin może teraz kłamać. Fajnie, możemy kłamać, bo są w Biblii precedensy, że ludzie Boży nie mówili prawdy, albo półprawdę, albo kłamali w żywe oczy. I to władzy. Nie o to mi chodzi. Kochani, te wszystkie historie łączy pewien wątek. Tam chodziło o ratowanie niewinnego życia. Przed bezbożnością, przed złymi ludźmi, przed niesprawiedliwością. To łączy te historie. I to jest ważne. Zobaczcie, to jest ten sam dylemat, o którym czasem słyszeliśmy, albo jest podawany w przykładach, kiedy rozmawia się o etyce chrześcijańskiej. A co z sytuacjami, kiedy w trakcie II wojny światowej jakiś chrześcijanin ukrywał Żydów i przychodzą żołnierze niemieccy i mówią: ukrywasz Żydów? No i co? Ma powiedzieć prawdę i skazać tych Żydów na śmierć? Czy skłamać i ocalić ich życie, a później pobiec do Boga i powiedzieć: Boże, przepraszam, skłamałem, wybacz. Czy w tym kontekście to kłamstwo było grzechem, czy nie? W kontekście ratowania życia. Wydaje mi się, że Biblia uczy, że nie. Bo Faraon, bo Bóg pobłogosławił położnym, które okłamały Faraona, ale nie okłamały dla swego zysku finansowego, dla dobrego samopoczucia, bo nie lubiły gościa, to sobie oszukamy go. Nie. Poratowały niewinne życie. Czyli uzupełniając tą naszą dzisiejszą dyskusję, czy Biblia zabrania składania jakichkolwiek przysiąg? Nie. Zabrania lekkomyślnego składania przysiąg, obłudnego składania przysiąg, zabrania składania przysiąg z intencją, że i tak złamie tę przysięgę. Takiego przysięgania nienawidzimy. Zamiast tego mówmy prawdę, bądźmy ludźmi szczerymi, prostolinijnymi, godnymi zaufania, którzy będą słynąć z tego, że jak on mówi tak, to mówi tak, jak mówi nie, to nie. I tam nie musimy go jakieś przysięgi prosić, on po prostu taki jest. Zawsze mówi prawdę, ale tak jak często w chrześcijaństwie jest, od każdej
Nie ma. Każdej reguły jest jakiś wyjątek. Tu Biblia też mówi o pewnym wyjątku. Prawda za wszelką cenę, zawsze prawda i tylko prawda? No niekoniecznie. Tam, gdzie chodzi o czyjeś życie, grzechem nie jest skłamać. Grzechem by było powiedzieć prawdę. I przychodzą oprawcy i zabijają niewinnego człowieka. To jest ten wyjątek, który dopuszcza Biblia. Czy dopuszcza inne? Można sobie się pozastanawiać, można poszukać, pobadać w Bożym Słowie, do czego zachęcam. Tego naucza na pewno. To są te przykłady, to są precedensy, żeśmy wyciągnęli wniosek i zrozumieli. Są wartości ważniejsze niż powiedzenie prawdy zawsze, wszędzie i całej i tak dalej. Także kochani, tyle na dziś. Zapraszam do modlitwy.